Drony wojskowe, które miały dostać się nielegalnie do Rosji skonfiskowane we Włoszech. Jednak zanim przejdziemy do dalszej części materiału, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału w celu bycia na bieżąco. Ale jak to w ogóle stało się, że drony, które miały dotrzeć do Rosji, znalazły się we Włoszech, a to nie był koniec ich drogi? Przede wszystkim drony rozpoczęły swoją przygodę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam zostały wyprodukowane przez jedną z firm, następnie zostały wysłane do Kanady. Stamtąd przypłynęły do Włoch. Zajdowały się w kontenerach i były już gotowe do załadunku. Natomiast w tym momencie zainterweniowały włoskie służby celne. Cała sytuacja miała miejsce w porcie Cioia Tauro w regionie Kalabrii. Oficjalnie drony miały dotrzeć do Kataru. Nie jest jednak wiadomo, czy rzeczywiście miały tam dotrzeć, czy tylko była to wymówka, żeby dostarczyć je do Rosji. Jedną z ciekawych hipotez było dostarczenie dronów do Syrii. Przypomnijmy, że rządzi tam Bashar el-Assad, czyli przyjaciel Putina. Żeby było to możliwe, statek miał wyłączyć swoją geolokalizację. Służyć temu miałby syryjski port Tartus, w którym Rosjanie mają swoje bazę, mogliby tam odebrać drony, załadować do samolotów i odwieźć do Rosji. Wartość całego sprzętu to kilkadziesiąt milionów dolarów. Drony skonfiskowano na polecenie prokuratury, która prowadzi śledztwo w sprawie międzynarodowego przemytu. O sprawie informował włoski dziennik La Repubblica. Amerykanie, po tym jak mieli dowiedzieć się o tym, że skonfiskowano ich drony, natychmiast mieli wysłać agentów FBI do Włoch. A co państwo sądzą o tej sytuacji? Czy rzeczywiście drony miały zostać dostarczone Rosji? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. W mediach, a w każdym sporze, sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny się wyśleć państwu i na nasze materiały. Dziękuję bardzo. Mikołaj Dowejko, redakcja a to był program Analiza.